Jak to będzie z tym oddawaniem krwi? Będzie koncertowo, będzie śpiewająco? Nie wiem, czy śpiewająco. Z oddawaniem krwi nawet do takiego badania, powiedzmy, ogólnego, tak? Które muszę od czasu do czasu przeprowadzać. Jest różnie i... Mdlejemy? Pół na pół, tak. Dokładnie. Czasami zdarza mi się, że zasłabnę. Jestem generalnie niskociśnieniowcem i może to z tego wynika, że jeszcze sama świadomość, że... jeszcze mi tej krwi ubywa, powoduje, że... I to całkiem sporo. No w tym przypadku tak, to będzie pierwszy raz, więc no jestem taki lekko poddenerwowany tym samym faktem, ale z drugiej strony w końcu tyle ludzi oddaje krew i nic się złego nie dzieje, po prostu... Zrobię ten krok. No. Usłyszałeś o tej akcji, usłyszałeś o tym, że dyrektor wymyślił, że jesteś fajną osobą, żeby cię zaprosić, żeby ci tej krwi upuścić. Od razu chętnie zgłosiłeś się do tego, uznałeś, że to jest naprawdę warte, by propagować tą ideę krwiodawstwa? No jeszcze tutaj oprócz dyrektora grupa fanów się włączyła w to i oni również mnie przekonali do tego, bo jednak od dyrektora dostałem oficjalny zaproszenie, a z naszymi dżemowymi fanami porozmawiałem sobie tak na spokojnie. No przyznam, że miałem troszeczkę takie mylne pojęcie o oddawaniu krwi. Te wszystkie rzeczy już mi się w głowie poprostowały i szczerze mówiąc, no dla mnie jest to akcja, każda akcja, w której można komuś pomóc, tak, jest sensowna i z tego powodu należy się w to włączać, tym bardziej, że jest jakaś tam grupa osób, która pewnie przyjmie moje zaproszenie i pojawi się razem ze mną w punkcie oddawania krwi. Parę lat temu miałem okazję też brać udział w poznańskiej akcji Dar w Szpiku. Tam też z paroma artystami przy pomocy piosenki, przy pomocy teledysku zapraszali ludzi do oddawania szpiku. Sam nie zdecydowałem się na oddanie szpiku, natomiast no, z krwią jest trochę inaczej i myślę, że nie będzie źle. Ten debiut i tą karierę mamy 19 września, karierę krwiodawcy, którą rozpoczynasz, no ale... Chciałem zapytać o to, co może jest dla Ciebie, a na pewno jest dla Ciebie ważniejsze, czyli o to, co w najbliższym czasie związanego z Twoją muzyczną karierą, tą, którą dużo lepiej znasz. Z muzyczną karierą związana jest premiera w Dżemu Symfonicznie, który już na początku października przedpremierowo zagramy koncert w Zabrzu, w Domu Muzyki Tańca, a 7 dokładnie w dniu premiery zagramy w sali kongresowej w Warszawie koncert z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej. I będzie to dokładnie, znaczy może nie dokładnie, ale bardzo podobny koncert do tego, który właśnie pojawi się na DVD, na Blu-rayu. A oprócz tego jeszcze solowo również będę miał okazję się zaprezentować. Ze styczniowo-lutowej trasy tegorocznej wyodrębniłem utwory, solowe utwory, które wydam na płycie koncertowej. Będzie to na początku grudnia. Maciek Balcer i zespół Niebo, akustycznie na żywo. Taka płyta się pojawi na początku grudnia. Także myślę, że upuszczenie tej krwi będzie nawet całkiem sensowne w tej sytuacji, bo ta krew mi się troszeczkę burzy przy pracy nad tymi materiałami. Po prostu ciśnienie zejdzie. No, mam nadzieję.